Was do mnie pisało z zapytaniem, dlaczego film o Sanach, moja reakcja na to, jak Sanach śpiewa, zniknął z internetu, z YouTube'a. I potem też zauważyliście, że Mary z Polski również zniknęła i chcę powiedzieć, że został on usunięty przez YouTube'a na prośbę, no w sumie nawet nie wiem kogo. Wydaje mi się, że to chodzi o firmę, która zajmuje się dbaniem o interesy kanału Muzo TV, bo chodzi o dokładnie te fragmenty, które użyłam właśnie z Muzo TV do zrobienia filmu o Mary z Polski i o Sanach. Napisałam do tej firmy, do tej agencji, nie dostałam odpowiedzi w ogóle w ciągu tygodnia chyba, więc to jest trochę słabe. Napisałam też do innej agencji takiej zajmującej się youtuberami i napisałam z prośbą, czy oni są w stanie zaoferować jakąś swoją pomoc, więc być może coś się zmieni w tej kwestii, ale jeżeli się nie zmieni, to będę próbowała albo ten film opublikować na Facebooku, albo zmienić trochę audio na zasadzie zmienia tonacji, podwyższania, obniżenia, przyspieszenia, zwolnienia, żebyście w ogóle mogli to zobaczyć. Może mi się uda. Jeżeli to nie będzie brzmiało tragicznie, to będzie re-upload, tak zwany, czyli jeszcze raz wrzucę ten film. Trochę mi szkoda, bo ten film o Sanach miał ponad 133 tysiące wyświetleń i wydaje mi się, że dużo osób poznało Sanach dzięki temu filmowi, bo takie wiadomości też dostałam, więc mega słabo. Napisałam o tej sprawie na społeczności na YouTubie i poradziliście mi, żeby wyciąć ten fragment, który jest inwazyjny. Nie zdążyłam tego zrobić, bo tuż po tym, jak oni zgłosili roszczenie, dzień później chyba został po prostu film całkowicie usunięty, już nie mogę nic z tym zrobić. Pisaliście też w komentarzach pod tamtym postem, że przecież prawo cytatu, że można takie coś robić, że można wstawiać fragmenty i komentować, analizować i cytować takie jakby fragmenty czyjegoś dzieła i jest to prawda. Natomiast nigdzie nie ma wytycznych takich bardzo konkretnych, jaki fragment konkretnie możesz użyć, dlatego że to wszystko jest bardzo płynne i fragment 30-sekundowy będzie inaczej potraktowany w filmie 20-minutowym, a inaczej w filmie 10-minutowym. Nie ma takich konkretnych regulacji, dlatego nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że ja mam rację, a oni nie mają racji. Dlatego poprosiłam właśnie o pomoc agencję taką wewnętrzną, bo może oni wiedzą. I może coś się uda zrobić w tej sprawie. Jeżeli nie, to i tak bardzo dziękuję, że tak piszecie do mnie, że widzicie to, że to nie przeszło bez echa, tylko właśnie zwróciliście na to uwagę i napisaliście do mnie z pytaniami. No i też od razu chcę powiadomić, że od tej pory przy takich sytuacjach bardzo możliwe, że będę delikatnie alterować różne klipy, które używam, także bądźcie na to przygotowani. No dlatego, że nie chcę takiej sytuacji mieć jeszcze raz. Bo żebyście wiedzieli, usunięcie filmu przez YouTube'a oznacza, że ktoś z zewnątrz poprosił o to usunięcie, przesyłając po prawie wypełniony wniosek prawny, tłumacząc konkretnie, co zostało naruszone, jakie prawo zostało naruszone. I to oznacza, że ja mam ostrzeżenie na moim kanale. A otrzymanie 3 ostrzeżeń przez kanał w ciągu 90 dni oznacza zamknięcie kanału w ciągu tygodnia od otrzymania ostatniego ostrzeżenia. Także mam teraz 2 za Sanach i Mary z Polski i powiem Wam szczerze, trochę się boję jakieś reakcje robić, dlatego w tym tygodniu filmy będą takie mniej reakcjowe, bo po prostu no, mam związane ręce i jak dostanę to trzecie, to po prostu dead. Więc póki nad tym pracujemy, to będą inne filmy, a na przyszłość właśnie będę alterować troszkę to audio. Prawdopodobnie zmieniać tonację o kilka herców. Może się uda tak, żebyście nawet nie odczuli jakiejś wielkiej różnicy. No i dziękuję bardzo za to, że jesteście tutaj, że pytacie, że oglądacie, za to, że no, Was to wszystko interesuje i buziaki. Pa, pa.